Najgorzej zawsze jest na początku, kiedy następuje transformacja, transformacja w Polsce z ustroju komunistycznego, podobnie jak przecież w naszych krajach, do ustroju wolnorynkowego, to była transformacja, którą w zasadzie nikt nie przechodził. Dziś jesteśmy dumni z tego, co nam się udało i życzymy Państwu, żebyście za chwilę mogli być również dumni z Waszych osiągnięć w krajach Partnerstwa Wschodniego, ale też myślę, że to był czas takiej szczerej dyskusji na temat tego, jak trudna była transformacja w Polsce i jak trudne były przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej i wreszcie jak wiele wysiłków kosztowało, zanim tam się znaleźliśmy. I myślę, że ten pot i łzy, żeby zacytować klasykę, to jest coś, co możemy Państwu obiecać. A już od Was zależy, jak skutecznie będziecie i jak szybko będziecie się reformować. To nie jest prosty wybór. To jest wybór, który wymaga wysiłku, pracy i wyrzeczeń. Wiemy, że w obszarze postradzieckim są inne bloki polityczno-gospodarcze, w których nie trzeba spełniać warunków, żeby do nich przystąpić, ale w których nie ma tej ogromnej wartości, którą pan marszałek reprezentuje tutaj jako jeden z liderów polskiego ruchu Solidarności. Nie ma ogromnego kapitału wolności. Takie spotkanie jak to dzisiejsze, czyli szkolenia i wymiana doświadczeń, to jest coś, czym chcielibyśmy Państwa drogę ułatwić. Skorzystajcie z tych doświadczeń, dlatego że my dość świeżą mamy jeszcze pamięć tego, co trzeba było zrobić, żeby zbudować w Polsce skuteczne instytucje demokratyczne, praworządne, oparte na zasadach państwa prawa i transparentne. Najwyższa Izba Kontroli jest pewnie jedną z najważniejszych, gdy idzie o przestrzeganie standardów. I myślę, że dziś od moich kolegów z Grupy Wyszehradzkiej, ale też z państw bałtyckich, z Litwy, Łotwy i Estonii, usłyszycie Państwo to samo, że również dla nich budowa niezależnych instytucji kontrolnych była trudna, ale ona przyczyniła się zasadniczo do tego sukcesu procesu transformacji i wreszcie obecności w Unii Europejskiej.